kredyt został przyznany. Widzisz, jak chcę wziąć kredyt, to idę do banku, a jak mnie ząb boli, to idę do dentysty. A w jaki ząb? Przysłowiowy. Chodzi o to, że z każdą sprawą idzie się do fachowca. Ach, to już nie mam nic do powiedzenia. Chyba nie powiesz, że znasz się lepiej na samochodach, bo ja się znam. Ale ty jesteś dentystą, a nie mechanikiem. Ale na autach zęby zjadłem, tak jak ta pani na lokatach. No właśnie. Mnie się podoba ten butelkowy. Czy jak do mnie pacjent z bólem przychodzi, to mu butelkową plombę zakładam? Nie, dobrą mu zakładam. Żonie też nie pozwolę wcisnąć byle czego. Przepraszam bardzo, ale... Przepraszam, no to żona będzie jeździła tym samochodem, tak? Słyszałeś, co pani powiedziała? Samochodem się jeździ, a nie patrzy butelkowy czy brąz. No, skoro nie ma różnicy, to niech będzie butelkowy. Ale jest różnica butelkowy czy dobry. 120 ofert, a żona od tak bierze pierwszą z brzegu, nawet się nie wczyta i mówi, że butelkowy. Bo poczułam, że pasujemy do siebie. Co się pobierzcie? Robicie ząb? Nie. Nie? Ale pójdziemy jutro do dentysty. Nie chcę. Ale za to, co zrobiłaś, to należy ci się wizyta i to bez znieczulenia. Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego napisałaś na samochodzie mamy Damiana napis Straż Pożarna? I to pastą do zębów? No bo mama wozi tym autem Damiana. No i co z tego? To, że Damian chce zostać strażakiem. A wozu strażackiego to mu przecież mama nie kupi. No to chciałam mu zrobić niespodziankę i... I przemalowałam samochód mamy. Kotku, wiesz, że nie można niszczyć cudzej własności? Ale ja nie zniszczyłam! Przecież auto działa. No ale jest przemalowane, no to mama chyba nie jest zadowolona. A właśnie, że jest. Wcześniej Damian nie chciał z nią jeździć. A teraz już nie marudzi, bo ma swój wóz strażacki. Więc wystarczyło namalować napis i wszyscy są zadowoleni. Nie musiałam nawet zmieniać koloru. Przejrzałam wszystkie oferty, które pan tak ślicznie wydrukował i uznałam, że ma pan rację. Bo silnik 1.6, 10 do setki. Poza tym samochód ma czujniki przy parkowaniu i piksenony i zębem czasu jest nieruszony. Widzisz? No tak, tylko on jest bordowa, a nie butelkowa zielona. A wczoraj pani miała czerwone paznokcie, tak? A dzisiaj ma niebieskie. No tylko jak to się ma do mojego samochodu? No tak się ma, że każdy samochód można przemalować i sobie zrobić z niego na przykład wóz strażacki. Nie. Wozu strażackiego to ja nie chcę. Nie, no to jest taki dziecinny przykład. Chodzi o to, że można zmienić kolor na taki, jaki będzie wszystkim pasował i sobie zrobić samochód jak marzenie. Bierzemy. Przemalujemy u fachowca. Tak, jeden z naszych klientów ma warsztat lakierniczy. No, to ja się zgadzam. Tak, kochanie, naprawdę miałeś rację, to jest super auto. Widzisz, mówiłem, że znam się na autach jak na licówkach. Pani zresztą, widzę, też się trochę orientuje. Po prostu od córki się uczę. No to córka ma u mnie przegląd gratis. Ale córka jeszcze nie ma samochodu. A, to się Dusieńka ucieszy.